Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż. Dziś widzimy się w czymś, czego mogę powiedzieć szczerze, totalnie nie planowałem. A to i przed wami Kroniki Myrtany Arkolos. Mod do Gothica 2, który opowiada historię, można powiedzieć, czasów jeszcze przed pierwszym Gothiciem. Przed drugim w ogóle. Historię fanowską. Aczkolwiek z tego co słyszałem, naprawdę wspaniałą, świetną i w ogóle. Jak widzicie, wygrał tu jakąś nagrę chyba Mod of the Year w 21 roku. To jest 23, więc walto opóźnienia. Mogę wam powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Jakimś cudem do tej pory nie zaspoilowało mi niczego o tym modzie. Poza jednym faktem, który... Okej, okay, mam spoiler, ale nie uznałbym go za jakiś wielki. Więc tak, teraz bez zbędnego przedłużania robimy opcję nowa gra. A zapraszam na oglądanie mikrofilmiku, gdyż nie jestem w stanie uruchomić tego wszystkiego z filmikami na pełny ekran, tak żeby to nie kraszowało. Nie będzie wprowadzenie popularne. A jak to się skończy, to lecimy z rozgrywką. I jeszcze tak, żeby to było jasne. Od góry mówię, nie wiem, kiedy skończymy tego moda i czego skończymy. Wiecie, jak to bywa ze mną? Ale tak, postaram się go ukończyć. I to, że tutaj teraz to widzicie, nie zwiastuje tego, że wracam na pełen etat, że tak to cudzysłowiowo określę, na YouTube. Ja ukrywam, że mam dużo rzeczy do załatwienia z życiem, nie tylko, więc no, zobaczcie jak wyjdzie. A póki co, czy jestem pewien, żeby zacząć nową grę? Tak. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa, oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny gospodarka królestwa Myrtany pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców skazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie Górniczą Doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty, chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu, pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów, wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos.
muszę przyznać, wstęp bardzo długi. Ale cóż, trzeba było go odsłuchać jeszcze raz, żebym wiedział, co, jak, gdzie, kiedy. Osobiście go nie odsłuchiwałem. A teraz zaczynamy. Jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem, jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Okej. Nowy wpis pod pokładem. Pod L mamy opisy? Okej, pod pokładem. Okej. Pomysł z dziennikiem nie był taki zły, jeśli mam czym zająć głowę. Według Jorna już niebawem dotrzemy na wyspę Archolos. Aby jego plan z odnalezieniem wuja wypalił. Póki co może spróbuję poznać bliżej naszych towarzyszy podróży. Okej, czyli teraz mamy pogadać. I przy okazji widzę szczurki, więc... No. Muszę przyznać, już mi się to bardziej podoba niż bicie chrząszczy, bo ich się da rzeczywiście trafić. Nie to co, chrząszcza. No ale dobra, a co my tu mamy? Jakieś drzwi. Okej. Kolejny szczurek. Okej. Jakieś rzeczy, które tu leżą, ale nie mogę ich ruszyć. Znam się na otwieraniu zamków. Okej, nie mogę otworzyć. I... Niczego tu nie znajdę. Nie, podoba mi się ten dubbing. Świetnie go wykonali. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu... Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie zupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Okej, czyli nic. Nie będzie z rozmowy z nim? Jest jakaś flora. Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołyszę i kołyszę. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały? I zatoniemy? Nie umiem pływać! Jak wtedy sobie poradzę? Wszystko okay. Będzie dobrze. Już to widzę. Ta łajba na pewno pójdzie na dno i skończy w brzuchu morskiego potwora, albo jeszcze gorszego paskudztwa. Wspaniale mnie pocieszyłeś, nie ma co. Okej. To jest córka jakiegoś Eskel. O, widzę kolejnego szczura. No, dalej. Okej. Co to? Złoto, pochodnia, prosty nóż. Wykorzystywany do pracy uczarskiej, okej. Mogę na zręczność 10, obrażenie sieczne 15, penetracja pancerza 5, broń jednoręczna, okej. I jeszcze lagi. Wykorzystywane do wyrobu strzał, bełtów i szaszłyków. Obrażenia wybuchowe, wymagana siła. Okej. Ale dobra, ciekawa sprawa w takim wypadku, że tu można grać pod zręczność. Zanim coś, to jednak muszę zobaczyć jedną ważną rzecz. Okej. System walki jest typowy z Gothica. Dwójki. Chciałem sprawdzać, czy są może jakieś nowe animacje czy coś, ale jednak nie. Okej. Ryba. I torba pieprzu. Dobra. Znaleźliśmy jakieś znajdźki wspaniałe. Tutaj jest nowy gościu i tutaj... Dobra, pogadajmy pierw z tym samym Kazimem. Jak podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To, co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym. Dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. Okej. Wszyscy są strasznie nieprzystępni. Ej, nie siadaj na ławeczkę. Sprawy na głowie. Siadaj na ławeczce, chciałem pogadać z tym Rupertem. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego Kornis. Opuściłem najbardziej bezpieczny region w Królestwie, ale to długa historia. Kornis, tylko Kornis. Okej. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żeby mnie zwerbowali, bo jestem silny
ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę. Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Okej, okay. Czyli coś więcej tu będzie działo. Mam pewien pomysł. Pomysł. Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. Masz przepis, ale może wyjdzie. Marny posiłek ze szczurzego mięsa, ale lepszy to niż głód. Odnowienie punktów wcześniej 35, okej. Okay. Rozumiem. Laga, dwa smażone mięso szczura, sól, torebka pieprzu. A, coś tam jeszcze było, nie przeczytałem niestety, a widzę, że znikło. Okej, okay. Mamy gdzieś informację o suktowaniu. Sól, torebka pieprzu. Czyli ze wszystkich rzeczy brakuje nam soli. Dobra. Bagi gotigowe, jak widzę, w pełni krasy. Kolejny szczurek. Okej. Okay. Czyli szczura łatwiej z pięści. Niż z broni. Jak czy inaczej jednak to zostawimy. I dobra. Co jeszcze mamy, poza tym, że więcej szczurków? Ktoś musi pracować. Ja mogę znaleźć sól. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Gdzie jest sól? Ktoś musi pracować. Nie wiem, może sól jest tutaj takie... To myślę. Prędzej gotowania, dowolne warzywo, dowolne mięso, a przygotuj posiłek. Czurno patyku. Nie, faktycznie nie mam soli. Tylko gdzie ja znajdę sól? O. To nie jest... Mięso, coś prosiłem, okej. Chyba, że masz taki ślepy, że tutaj nie zauważył, że coś można było otworzyć. Jest tylko ten kufer, którego nie jestem w stanie otworzyć, bo oczywiście nie umiem i... Dostałem lagi gry na chwilę. Na szczęście jednak wszystko działa. Ja dobra, w takim wypadku może pogadajmy po prostu z innymi. Kto wie, gdzieś jakoś na sól może leży. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi. Wierzysz w bogów? Dwie opcje, nie, to... Wierzę w to, że każdy jest panem swojego losu. Cóż, zazdroszczę pewności. Nie każdy jednak ma ten przywilej. Na szczęście dla mnie przejrzałem na oczy. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Ciekawe spostrzeżenia. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj. To taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może ci się kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. Otwieranie zamków. Zwój, zakończenie neutralne, inwestycyjny ma na 1 sekundę. Okej. Okay. Jak dostaliśmy takie coś, to ja muszę zobaczyć coś w tym kufrze. I co my tu mamy? Wytrych, pochodnie, świetnie. Streamer narza, złoto. Drog. Mam ładne ubranko. A soli nadal nie ma. Nie wiem, może muszę z kimś naprawdę pogadać w tym sól. Hej, wybacz mi, ale... Wybacz, ale jestem zajęty, czyli on nic nie da. Niedobrze. Niedobrze mi od tej podróży, okej. Okay. To Kazim, masz coś? W spokoju.
Też nie? Niczego tu nie znajdę. Gdzie to może być? A co są? Hej, ty. Jestem Marvin. A ty? A ja jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk grogu. Ej, ciekawa sprawa. Okradł mi z grogu i nagle jest lepiej. Chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Okej, czyli liczą na strzały. W ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym... Jedyne co ci powiem, to żebyś okay. nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. Okej, okay. Warto wiedzieć. Czy na warsztacie mogę coś zrobić teraz tutaj? Przerób bełty na strzały, dwa bełty za strzały, przerób strzały na bełty, stwórz bełty z lag... Okej, okay. Czyli możemy tworzyć sobie strzały. Fajnie. Ale na razie tego może nie będę lepiej ruszał. Nic tu nie ma. A, jakiś fab jest. A właśnie, prawie bym zapomniał o jednej ważnej rzeczy. Nie zrobiłem jeszcze zapisów. No jest to już 17 minuta odcinka. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? Spokojnie, tylko pytałem. To ja już sobie pójdę. No i prawidłowo. Cierpię przez niedobór piwa, więc jestem nerwowy i nie potrzebuję na głowie takiego smarka jak ty. W ogóle wyobrażasz to sobie? Te gnidy z góry nie dały mi ani łyka gorzalczyny podczas całego rejsu. Mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka jak ty, to wcale im się nie dziwię. Jaki pod pokładem jakiś nowy wpis? Nieprzyjemność siebie Kwabio wydaje się być bardzo podirytowana. Chyba lepiej go nie drażnić, okej. Okay. Ale naprawdę nadal nie wiem, gdzie znaleźć to w cholerną sum. Jak tam nastroje? Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą, Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż... Jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Okay. Swoją drogą widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże? Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Właściwie to płynę odwiedzić wuja. Powiem ci, że wybrałeś ciekawy moment na wizytę rodzinną. Nie do końca planowaną wizytę. Cóż, zawsze raźniej z rodziną. Jak już go odwiedzisz, to radzę ci tam zostać. Jak myślisz, jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Okej. Okay. Londram utrzyma okay. się parę dni. Może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi, kolego. Nie masz tam po co wracać. Wow. Nie. Naprawdę ciekawe. Nie rozumiem nic z tej fabuły jak na razie. Jakoś bardziej, ale... Ale no. Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Okej. Po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes z dala od tych paskudnych orków.
No i przy okazji może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Aha, jeszcze by typowe. Jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. Dobra. Zjorn? Z nim raczej nie ma chyba co gadać. To nasz brat, który kazał nam pogadać ze wszystkimi. Ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska. Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego, bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy, Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś. Fila, skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu pod pokładem jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Uhu. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Okej. Okay. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Okej. Myślałam, że schowa ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Okej. Okej. Nie widzisz, że rozmawiamy? Okej, pod pokładem. Kolejny jakiś wpis. Okej, mój urok osobisty chyba nie działa. Ciekawe. Nie widzisz, że... Okej. Co, teraz mam iść jeszcze raz tam i czegoś szukać? Ja szczerze nie rozumiem. Już tu byłem. Ja, to bardzo była opcja z badaj deski. Jednak to nie w skrzyni. Piwo wyspiarskie. Skóra szczura. Okej, drewniana skrzyneczka. Złoto. Dobrze, że tutaj nie było, ale mam skrzyneczkę i przy okazji mam piwo. A jeśli nie mylę, przy okazji zapiszę od razu. W drugim slocie. Ten cały, czyli ten taki, co na skrzyczeń pan miał na imię. O, ten. Wydaje mi się, że on chciał piwo, więc no. Przyniosłem ci piwo. Ja nawet dobrze pamiętałem. Tego mi było trzeba. Dobra, tak. Tego ci było trzeba. To pij sobie. Spadaj. Bo w pysk mogę dać. Mogłem się tego spodziewać. Dobra. Dobra. Jeszcze ona. Znalazłem twoją zgubę. No i... Wspaniale. Pięknie ci dziękuję, chłopcze. Dobra, coś jeszcze będzie, czy wszystko? Nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. Okay. Halo. Bo tu garni się, czym mam kursor na ekranie? Zresztą wy go chyba widzicie. Słyszałam co innego. A. I co ciekawe, nie wiem czemu widzicie też nakładkę z Steam'a. Ale dobra. Na sprawa. Tak czy inaczej. Jorn? Tak, chyba z nim miałem pogadać. Coś nowego? Przez to szalejące może nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Oho, coś się dzieje. Nie wiem co, ale coś na pewno. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę, jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Myślałem, że popłyniemy na kraniec świata. I jeszcze dalej.
zanim dopłynęlibyśmy. Tylko co taki parszywy szczur lądowy jak ty miałby o tym wiedzieć? Nie wiem, czemu przyminął dialog. Los jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę. Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu i w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila, zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale... O nie! Jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Ty co? Nie jestem żadnym złodziejem! Nakarmiłem cię, napoiłem. Wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. A, wszyscy takie tam animacje robią w czymś. Miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? O cholera! O cholera, co tu się dzieje? Już na początku, trochę się boję, tak szczerze, montować się kapitanowi, ale... Ojej, kurczę, co mam zrobić? Zobaczymy, czy interwencja nas nie zabije. To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Takie działania sprowadzą na ciebie śmierć szybciej niż myślisz, chłopcze. Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć. Okej, czyli mamy śmierć. Jeden w tę, czy w tamtą, nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią. Okej, dobrze, może jednak... Nie będziesz tak źle. Wreszcie możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zaburtę z nim. Niech zajmie się nim morze. Co? Ja? Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny. No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to. A dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory. Aha, super. Miłej kąpieli, szczury lądowe. Okej. Aha, ja sobie mieczykami. I wszyscy wpadną do wody. I to takie trochę mimiczne animacje. Ale okej. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie, bo niestety nie mam jak podjaśnić. Jak mówię, do X11 mi sobie z tym wszystkim nie działał. Tak. Skoczyliśmy do wody, słyszymy, nie wiem czym odgłos spadania na podłogę zamiast do wody samej, ale okej. Jest ciemno. A co za tym idzie, po pierwsze ubieramy znowu to, po drugie bierzemy pochodnie. Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale jestem cały.
I patrzę, odpływałem sobie. Tutaj ma być równie emocjonujący co podróż. To czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co zresztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne, postaram się nadążyć. Rozdział pierwszy. Witamy na Archolos. Okej, czyli tutaj też będą rozdziały. Proszę, gdzie są pochodnie? O, teraz lepiej. Każe mi nie iść samemu gdzieś czy coś, ale ja tu widzę znajdźki. Ja muszę znajdźki. Nie byłbym sam, gdybym nie był znajdźki. Ale tak. Przed drogą zapiszę znowu. I mamy już pół godziny nagrania. Spada z paroma dziwnymi rzeczami, ale tak. Zwłoki Ursa, to za daleko? Ciekawe. Czy mogę zwłoki co niektórych ugrabić? Złoto. Jak miło. Przyda się. Leczenie lekkich ran. Skórzany mieszek. Może bym kolejne monety. Fajnie. Ale tak, nie ma co się przejmować tym. Tutaj zwłok nie mogę ruszyć. A szkoda. Ja już to trochę smutny i niestosowne może. Ale no, ale to tylko gotuk. I kogo mamy? Eskel, który przeżył. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Nie zadręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larant, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. Hej, ty! Okej, czyli nic nie możemy z nim zrobić. Bo wiecie co? Chyba zaraz będę musiał zakończyć odcinka, bo ten kursor mnie już też zaczyna irytować. Zabić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Ja z chwilą z nim gadałem. Ale dobra. W takim wypadku robimy zapis numer 4. I chyba na tym zakończymy pierwszy epizod. Wiem, że był trochę nieudany może. W szczególności z tym, że no, proszę, widzicie taką głupią nakładkę, którą w sumie nawet nie wiem, czemu widzicie. No. Czemu się ona w ogóle mi uruchamiała wcześniej? Bo teraz to jeszcze rozumiem, przed którym sam uruchomiłem. Ale no. Tak czy inaczej, 33 minuty, zaczęliśmy przygodę i cóż. Na ten moment prawdopodobnie będzie kolejny epizod przygotowany przeze mnie. Ale najpierw oczywiście muszę naprawić kursor i inne takie rzeczy, więc no. Na razie to tyle. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się. Hej, hej.